Witam Was w rundzie drugiej Grand Areny Championships. Zobaczmy, kogo teraz mamże przeciwnika. Hawk, 101 Batalion, Beskar Batalion. Wydaje mi się, że z tą gildią ostatnio, znaczy jakieś tak 2 tygodnie temu graliśmy i chyba przegraliśmy TW. 12,5 miliona, okej. Ciekawe, że Kenobiego ma tylko na 7, nie na 8, jak to zazwyczaj gdzieś na tym poziomie w Kyber 1 jest. Ale za to Grand Inquisitor na 9 i nawet to w sumie szanuje. Tutaj będzie o tyle ciekawy, że on, jak widać, Great Mothers posiada 1 Omikron pod TW. Nie ma za to Morgan, ta na 6 gwiazdkach. Ale no, powoli zbiera, zapewne na następną Grand Arenę będzie już mieć, ja myślę, że też, ale Great Mothers robią jednak tą różnicę ogromną, Relic 7 na nich ma w tej chwili. No poza tym nie widać tych nowych truperków jeszcze, żeby miał zrobionych. Oni wszyscy chyba mają tak, Night Sisters nie, bo Enoka nie było widać, ale Enoka jeszcze daleko ma, Night Troopera powoli zbiera jak każdy na tym poziomie. Zobaczmy, co nam boty powiedzą o tym pojedynku. Więc po prawej jak zwykle przeciwnika statystyki, no i na reliku 5 ma przewagę 8, na reliku 7 mam akurat przewagę 13, na 8 mój przeciwnik ma akurat przewagę 9, za to 6 mniej ma na 9 reliku. W obronie broni mu się taka raczej średnia ilość standardowa, by można powiedzieć. Zerknijmy na mody. 6-kropkowych niewiele, ale mniej ma. Taka różnica przy takiej ilości to prawie żadna. Plus 10 speed ma też bardzo podobnie. Plus 15 ma troszeczkę mniej, ale to bez różnicy raczej. Plus 20 speed ma troszkę mniej. No i plus 25 ma troszkę więcej, więc można by powiedzieć chyba, że wyrównanie, jeżeli chodzi o mody. Komandera Soketano, mój przeciwnik ma wolniejszą, Jar Jar Binksa ma szybszego 6, Queen Amidale ma niewiele, ale wolniejszą, Lutena ma 1 wolniejszego, Relik tylko 3, co ciekawe, 1 Omikron. Matki, no to już wiemy, że ma zrobione 311 speed, Enoka nie ma. Zobaczmy, co nam Hotbot powie. I tak, na Grand Arenie ma 35 omikronów, w sumie ma 54, więc trochę tego wszystkiego jest więcej. Relików ma troszeczkę mniej, ale mała różnica. Datakronów ma za to dużo mniej, trzeba to przyznać. Jeżeli chodzi o gielki, poza Kenobim i Leją wszystkie ma szybsze. Kluczowe postacie ma Luka wolniejszego, no i Komandera Soketana oraz troszkę Starkillera, ale na Starkillerze ma troszkę więcej offense. Omikron oczywiście na Radusie i ciekawe, na Piecie tylko Relik 8. Zobaczmy, jakie datakrony ma. Jest dla Edkocha, Kota, Stormtroopera, jeszcze raz Stormtroopera, Pao, Night Sister Zombie, Master Qui-Gon dla matek, dla Plo Koona, Enok, K2SO, Shakti, Moff Gideon, no i tyle. Można powiedzieć, ten kluczowe to chyba ma, nie ma dla Lutena, ale dla Lutena raczej, póki są fioletowe, to raczej support jest lepszy. Jeżeli chodzi o jego obronę, to jest bardzo ciężka, przynajmniej według historii, bo ma tak, jest Leia, są matki, ale ciekawe, bo z Mary i zombie, no nie ma Morgan, dlatego taki jakiś wybór musiał dać, ale i tak pewnie będę klepał gielką, właśnie też Rejkę specjalnie wziąłem do ataku i zamiast nią Jabę, to tak tylko jeżeli chodzi o zmiany w moje w obronie, Jabba do obrony idzie. Queen Amidala, Mon Mothma z Pao i z Lutenem i Datacron dla Pao. Potem mamy Kellerana Beka z Edcottem i Grandmasterem, Jedi, znaczy Jabba później, Jedi Master Kenobi, na tyle właśnie ciężko, nie? Mamy Rejkę, tutaj próby dobitek tych teamów, na górze Aiden Versio, Saw Gerrera z Rexem i Kylem. Fajnie rozłożył Lutena i Mon Mothmę, że w sumie oba te teamy są dość mocne, można fajnie podpatrzeć, tam Mon Mothmę miał z Pao i z Lutenem, a Saw, Rex i Kyle, i to są dwa fajne, mocne teamy do obrony. Ale już swoje chyba nie będę zmieniać. Niby Mon Mothmę
No Monmouth ma jakaś mój team też ma, więc znaczy jakoś coś w obronie mam, więc stanie. Dash Render, Vandoral Free, ukochany Finn, Admirał Trench z Dooku Watem, kolejne dobitki, Tuskeni, Darth Maul, tu już ewidentnie zapychacz na sam koniec. Leviathan, Profundity, Executor. Więc no, Gielek bardzo dużo w obronie. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj go wyczyścić, ale to będzie raczej bardzo trudne zadanie i na Jabę będę bardzo ryzykował. Będę chciał zagrać Dark Trooper Moff Gideon, Scout Trooper K i Moff Gideon. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będzie na pewno ciekawy, ale najpierw trzeba tam dotrzeć do tyłu, a on zawsze może obronę coś tam jeszcze pozmieniać. Jak będzie? Za chwilę się przekonamy. Zobaczmy, jak wygląda przeciwnika obrona, ponieważ ta już czeka na mnie. Mamy tak, na górze Fina, mamy Sawa z lutenem Kylem Katarnem, więc zmienił coś, możliwe, że z tyłu ma Mon Mothmę, nie ma jej w każdym razie z przodu. No i zmiana, ponieważ luten trafił do Sawa Gerrery. Poza tym Dash Render Trench. Tutaj Trencha wcześniej miał z Boatem Tamborem, jeżeli dobrze pamiętam, a teraz mamy Django. No i Aiden Versio. Zobaczmy, jak wygląda dół. Mamy tak: Rejkę, Leję, Matki, Kelerambek i Queen Amidala. Zacznijmy może od Matek, bo to w sumie najważniejszy team, jaki muszę pokonać. I specjalnie po to wziąłem Rey, żeby spróbować, ponieważ u przeciwnika widziałem w podglądzie, że ktoś tak grał, więc sam też spróbuję. Chociaż w sumie dobrze, może by było sprawdzić, jaki da tak Ron. A tak też zrobię, tylko dajcie mi dosłownie sekundkę, żeby tam skopiować link do jego SW Gocha. I już wam pokazuję. Ten gość tutaj. To, attacker czy support? Gość grał supportem i mu Cal Kestis spadł, walka trwała 2 minuty. Sam myślałem raczej nad attackerem, gdyż jest ich tutaj dwójka. Na ten crit damage jest średnio potrzebny Rejce, szczerze powiedziawszy. Bo ona chyba też jest jako attacker. Szybko w grze zobaczę, bo nie pamiętam. Tak, attacker Ben Solo to był. Attacker support jest Cal Kestis. No dobra, no zagram tak jak i ten gość. Zagram tak jak i ten gość, niech będzie. Strata Cala Kestisa trochę boli, ale dobra. Najlusa mam tylko jeden atak, Ron. Łota mam w obronie, dobra. No więc to użyć 7-5-5 matki, no to mają DTW. Merin ma tutaj. No jest zombiczka. Zobaczymy, jak to będzie. Sam jestem dość ciekawy. Nie grałem jeszcze na taki team. Kal. To raczej Ben, bo on dostanie protection. Kryły się poza zombie wszystkie. Szkoda, że Taunta ma zombie. Może niech będzie ult. A może nie do końca to był najlepszy pomysł, bo akurat ta nie ma teraz Taunta. Teraz ma. Trochę poobijać je. Tak, żeby armor shred nałożyć. No teraz jest dobry moment. A może tu trzeba było cofnąć termiter? A, trzeba było podleczyć Rey. O, Kal nagle zniknął. Dobra.
3,5 minuty. Wow, ale się zombie rozłożyła. Ataków kilka było. A, muszę się wyleczyć. Wow, Karl też zniknął. Nie wygląda na to, żeby się miał wskrzeszyć. Okej, okay, no nie mam wicherka. Muszę się wyleczyć, żeby mieć wicherek. Teraz niewiele mogę zrobić. Ach, te oczka trochę bolą. No, trochę poobijali Mirai. I nie mam wicherka. Kurde, chyba nie wygram tej walki, nie widzę jak. No, nie ma jak, przegram tę walkę. No, muszę submit. Kurczę, no, jak miałem tę walkę wygrać? Jakbym trafił wicherkiem w nią, a niekoniecznie w Merin, to może bym wygrał wtedy. No, czyli może trochę źle rozegrałem. No dobra. Niestety pierwsza wtopa. Dobre te matki są, nie ma co. Mimo, że tu Morgan nie było. Morgan to by pewnie moją Rejkę roznieśli. Dobra, to teraz... Trzeba by Eternalem spróbować. Seed Empire Trooper. I Sion. Gritu nie chcę. To jest dość mocne. Zobaczymy, czy ta dobitka wyjdzie. Jak nie, to już dzisiaj koniec walki. Kurde, no. Może jakbym zagrał tym wicherkiem w tą tematki, a nie w Merin, to bym pewnie wygrał. Właśnie ten Empire Trooper to zaraz padnie. Nie mówiąc o tym, że Sion też jest trochę poobijany. No nieźle. Aj, dawaj ulta. Nie wskrzeszył się. Ciężkie, ciężkie te matki są bardzo. O, no tak. Nie można było ją pokonać. To muszę auto, żeby zdążyć. Dobrze, że na matki zadziałało. Ale to akurat nie nowina przez ten buff jaki ma, ale co tak ciężko się ją klepie? No nie mów, że Eternal nie dasz rady. Jejku, ale klepie słabo. Pokaż mi ten jej buff, co on robił dokładnie. Och, nie mogę kliknąć. Jest, wreszcie. To jest 20% max health and offense i minute instant defeat effects, no to wiem.
stun and termiter reduction assist whenever another necessary ally uses special ability on their turn, dealing 40% less damage. Aha, dlatego tak ciężko idzie. No dobrze, że szok chociaż wchodzi. Dwie i pół minuty. Powinienem zdążyć. Wcześniej mam nadzieję, że Eternal nie padnie. Hity dostaje większe, a to jest chore, nie? Eternal od zombie dostaje większe hity niż sam zadaje. No. Mocny ten Yutatakron. Cudownie, że poszło. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale na razie są, można powiedzieć, spokojnie powody do niepokojów. To wolę trójkę. Enfys Nest jest i tak w obronie, też z Rey. Bennett szybkiego gość ma. Powinna Rey być w damage immunity. Dobrze. Może zróbmy tak. Dobra, Ciri żyje. Znaczy Ciri, przepraszam, z tym Ciri. Ale jakoś tak ciągle odmiana wiedźminowa w głowie. O, rusz się, Ben, szybki byłeś. Gdzie jesteś? A, zastanowałbym go. Dobra, no tylko rusz się wreszcie. Okay. Seer stoi, Rey nie ma, zostaje tylko Enfys. Fajnie. Co mnie czeka dalej? Leia. Na nią Armorer i Geoblood Alpha. Pięć, cztery, dziewięć, szybka, ale ja chyba mam nadzieję szybkiego. 5, 7, 4. Tank attack run. Okay. Physical damage 29%. Nie ma na szczęście crit damage. Sekundary. Termit pada. Dab jak najbardziej. Dobra, na szczęście oczywiście pierwszy, istotne. To dość. Mastery down. Odkryjmy. O, czemu? Aha, taunt jest, dobra. Chciałem, że nie odkrył się Rogan. A to jest tylko taunt na lei. Nie mam wyboru. Okej. Muszę tu w środek. Basic chyba. Basiciem zagram. Kontry ich tak mocno mnie nie bolą. Pięknie. Już powinna być raczej wygrana. Odchiluje się. Dobra, Armorera poszła, ale swoje zadanie wykonała w 100%. Pięknie.
Jedziemy dalej. Tank, szósty poziom zadziałał. Teraz tylko to, co jest widoczne, zostaje. No oczywiście zwiększona protection co chwilę, ale damy radę. Szkoda, że za tego summonera nic nie liczy banner, ale nie, no z drugiej strony zrozumiałe chyba. To by było trochę overpowered. Killer, I'm back. Freyka, Savage. Nie, Basia, tylko Nylos. Stan na szóstce, Termiter na trójce, Tenacity Armor Penetration, Defense, trochę Crit Damage, Hell Steel. Dobra, Treya według historii świetnie sobie radzi, tak więc też nią zagram. Okej. Okay. Chyba cooldown increased poszedł tylko w jedną stronę. Od jednej postaci, od Windu, więc trochę słabo. Dobra. Ja będę sobie atakować Windu, a resztę pokonam później. A przy tym, no, widzę te oczka. Przede wszystkim Edkocha pokonam Nylusem. Edkota, a później Beka prawdopodobnie też. Znowu Foresighty. To mnie nie przeszkadza. Toru brak. I został back. Okej, okay, Savior z jakiegoś damage over time pad 57 bannerów, więc piękny wynik. Queenka. No to Pain i Assassina. Support. A, support. Crit damage, physical damage. Trochę mieli ataków, co? A to. Bane, Seed Assassin, dobra. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Standardowo trójeczka. Dajmy sobie Termiter. Ach, przetrwał ten padawan. Szkoda. Raczej basic. Kości zostały rzucone przez mastera. No, trochę Bane poobijany. Coś się za mocno na nim skupili i się zaczynam obawiać. Na szczęście padła Seed Assassin i się Bane nastakował. No to super, trzeba być zadowolonym. Bo tą Queenkę to czymś na drugi raz atakować to ciężka sprawa. Dobra. No i co z tyłu? Mamy tak. Niestety Bastille, a mój Eternal już poszedł. Mam dość duży problem. Mon Mothma, Maul, Tuskenie i JMK. Aja z Legend, mam tylko Lorda Vadera. No, zmienił gość obronę. Tank do Takron. To mam bardzo duży problem. Tutaj muszę zagrać Mirror, nie może być inaczej. Dobra, no to tak. Taty, Plokun. Do Takron, Plokuna. Kto ma szybszego Kenobiego? 581, zapewne ja niestety. No, 550.
5, 6, 7. No, kat mam szybszą, ale nic to nie zmienia. Bo przy tych datakronach najważniejsze to, kto, kogo JMK jest wolniejszy. Ten wygrywa łatwo dość. No dobra. Zagrajmy. Ciężka to będzie bitwa, bardzo. Potrzebuję szybko ulta naładować, dobra. To standard. Jest ult, na szczęście. Dobra, teraz trzeba jakoś pokonać Plo Koona i Jedi Mastera Kenobiego. Zobaczymy, czy to się uda. Z Plo Koonem mogą być pewne trudności, bo jak jemu defense up znika, no to wtedy dostaje damage immunity. Dobra, ładować ultimate dalej. Dostał damage immunity. Dobra, ultimate. Ja swojego jeszcze nie mam. Teraz będę mieć dopiero. No, ale idealnie się termiter ułożył. No, szybki Kenobi akurat to w tym przypadku była spoko. Zobaczymy, czy wystarczy te 3,5 minuty, które tu mam. 4 armor shreddy. Teraz raczej tylko wbijać. A, akurat damage immunity dostał. Nie zauważyłem. Chyba szybciej będzie Jedi Mastera pokonać. On ma tylko też Relic 7. O, no właśnie. A ten to już łatwa sprawa. Skąd ten Tank Revive z trójki? Dobra. No tak, większość robi jednak Tank Revive na trójce. Ja nie. Mam inny datakron, będę przy następnym konkwestie na to polować. No dobra, no udało się Kenobiego przebić. Nie wiem, czy przejdę resztę na dole. Ale to i tak chciałem zagrać. Teraz muszę, no cóż, siąść moment, rozplanować, zastanowić się, co zrobić tutaj. Możliwe, że Riva da radę. Raz u kolegi widziałem, że dała, więc prawdopodobnie tak będę musiał zagrać. Problem będzie z Mon Mothmą, ale nic, trzeba siąść, rozplanować i się zastanowić. Żeby jakoś tutaj, nie wiem, rozpocząć, to wolałbym od góry, żeby przynajmniej dotrzeć do statków, a potem wyśledź o dole, prawdopodobnie na tego Jedi Mastera Luka Riva pójdzie i będzie trzymanie kciukasów, żeby to poszło. Więc tak. Skoro mamy Fina, no to znowu zawalczmy Aprom. Ty. Gdzieś tu jest 0. Atakron dla 0. Speed up czy termiter? Zawsze nie wiem. Raczej termiter. Przeciwnik ma tank i ograniczony damage. No to bym w miarę szybko pokonał Fina. Tego Resistance Hero Fina. No i elegancko. Na szczęście miał Fina dość wolnego, ale to cóż, jakby był nawet szybszy, i tak bym w ten sposób grał, więc to było mi trochę obojętne. No i teraz ograniczony damage, widać, działa. Zwiększmy Siphon. Jest i szok, ale oczywiście już zdispelowany. Okej. No i pięknie, akurat damage ograniczonego w tej chwili nie miał, kiedy miałem big hit. Super. Następnie jest ten Saw Gerrera. Bo-Katan Pazagic. Przeciwnik ma support. Wow, ile defense? 169%. Wow.
Attacker. Wampy Datacron zostawmy. Tutaj nie będę oszczędzał też Datacronu, więc ostatni lightset jaki mam z dobrą trójką biorę. Blind. No nie jest najlepiej. Ajig mój ledwo stoi. Potrzebuje bokatany. No dobra, jeszcze ma drugie życie. O, akurat podniósł. No tak, cooldown podniósł. A moja bokatan troszkę wolna. Nie mam blind. Na pewno AOE trzeba, tylko które? 10 mam tych. Chyba dwójka. Niestety żyją. Może tak. Pięknie. Mam blind. On nie zespawnuje już nowego. To trzeba w Kayla atakować. Dobra, easy. Tak. No to daszyk. Tu będzie dość trudna ta walka. Bo według historii na SWG GG tak średnio idzie. Bosk. Ale zobaczymy. No na pewno może być troszkę problemu z naładowaniem payoutu. Dobra, więc właśnie spróbujmy to robić. Stan. Dispel. Niestety z powrotem taunt, ale to chyba nic nowego. Byle po drodze mnie nie zjedli. Och. No cóż. Dobra, teraz kolejne trzy. Dobra, 70. Procent. Okej. Fear może być. Już niewiele brakuje do payoutu. Jeszcze nie w tej turze. Dobrze, że nie mogą się wskrzeszać dzięki temu skillowi. Ant się pojawił na Wandorze. Wcześniej go chyba nie było. Trochę mi teraz to obojętne, ale... Dobra, Mandalorianinem pokonam na pewno Alfree, bo ona ma dużo tur. Kwestii tego, że kradnie czas. Zostały 3 minuty, raczej bez problemów i tak powinno pójść. O, ten Vandor już mi nic nie zrobi. Na spokojnie. I koniec. Myślałem, że jeszcze może jedna tura, ale nie. 5-7, piękny wynik. Wręcz. Co na niego mam? Lorda Vadera, więc z tym może zaczekam. Na Aiden nie mam planów, bo Treja mi już poszła. Okej. Okay. Aiden Datacron.
Być trudno. Sprawdźmy. O, przydałaby się tutaj Treja. Aiden ma Ranger'a i Short Troopera. Pampa ma 85%. Szkoda, że Trencha nie mam w ataku. Znaczy, no, Radusa w ataku. Szkoda, że Revanem tu nie mogę za bardzo zagrać. JKR-em też nie, bo pójdą na Tuskenów. I bez nie bardzo. Gungan mam i tak w obronie. No, będę musiał chwilę pewnie siąść, pomyśleć, co zrobić. Tych nie mam. Padme, Ahsoka Tano, z Windu. Cztery walki. Mało. A co w grze mam jeszcze? Riva Dark Trooper. No to chyba Dark Trooper Moff Gideon będzie musiał pójść. Maul chyba mi tu nie pomoże. Dobra, sprawdźmy na GG, czy Dark Trooper da radę, bo chyba na dole nie mam go już nigdzie zapisanego. Not found, czy źle wpisałem? Nie, nie znaleziono. To dobra, będę pionierem. Sam jestem ciekaw. A, poszła w mofa. Czyli co, już train? Tak. Okej, okay, easy. Dobra, tutaj pewnie Lord, więc spróbujmy dół przejść. W takim bądź razie. Malgus, Revan, Malak, tak. Darkseid, Tank, Revive, poszukajmy. Z atakerem. Chyba nie będę potrzebować tego Datacronu. Tu, czy tu? Chyba tu. Tamta nie ma. Fir na motmie. Teraz ma. Jest szok na Pao. Idziemy dalej. Summoner. Okej. Okay. No, Caradion Tant z powrotem. Szok na Malaku, to niezbyt fajna sprawa. Pao, Fear. Okej, okay. No to trzeba ją pokonać. A, no to raczej tu. Myślałem, że jednak da radę. No akurat miała potencja. Teraz nie ma. No zobaczymy, czy zdążę przed motłą, jak się ruszy, ją pokonać. Chyba nie. Fear dostała. No to par. Okej. Okay. No zagrajmy tu od razu wampą. Okej.
O, zmieniła mi się rozdzielczość. Muszę poprawić za moment. Ok, już poprawione, żebyście wszystko dobrze widzieli. Termiter. Słaba trójka. Mam po powinien ich zjeść bez problemów. Łomp. I co, ładować damage czy ich pokonać? Elegancko. Pozostali dostali termiter, ale co z tego? 5-9. Bardzo dobrze. Pozostaje team Tuskenów. A też z termiterem. Dużo defense, troszkę crit damage, bardzo dużo armor penetration. No to ta walka nie będzie łatwa. Dlatego taki Datacron. Mam Jedi Datacron, którym ostatnio grywam. Zobaczmy. Nie, dobra, ten zaczął pierwszy akurat. To jest bardzo dobra informacja, bo jak zestanuję Warriorkę, no to przez chwilę w tym stanie pobędzie. Ale no, musi mieć strasznie szybkiego Chieftaina, że mojego Revana przegonił. O, ciężko idzie z tą Warriorą. Akurat już dostała turę. Myślałem, że ją trochę poatakuję. Że tak. Co tak dużo tur? Wszyscy, znaczy ataków wszyscy naokoło mieli. Ach, czonko. No nic, trzeba Warriorę pokonać, bo ona tutaj ma damage. Teraz powinno iść z górki. Żoli, chociaż no stanie, damage overtime'ów troszkę jest, ale teraz nie mam dispela, debuffów. Mam, chociaż mogłem też oczywiście kalem wyczyścić ich, ale myślałem sobie, że przeczekam. Dobra, marked. Dobra, jedno. Znaczy no. Jeden problem z głowy. O, to jest dobre powiedzenie w tym momencie. Ach, no przetrwał. No i git. Wygrana. W idealnym momencie. Troszkę byłem przyciszony podczas tej walki, żeby to wszystko trafić tak jak trzeba. No i się udało. To jest największy też problem. Jaki Datacron im dać? Chyba dam healera. Damage over time. Dałota. Physical damage, troszkę physical protection, dość dużo i health. Oby się udało tą walkę zrobić. Jak nie, to przynajmniej pokonać wszystkich pozostałych. Drugi skill sobie zostawię na razie. Prawie się udało przebić przez to jego bonusowe protection. To jest dość... Udało się. Wow! To jest całkiem... Musi mieć strasznie wolnego JMLS-a. No, udać się pokonać. Super. Dobra.
Kolejny armor shred, why not? W teorii teraz powinno w miarę pójść, tylko muszę trafić w dobrym momencie z trzecim skillem Grand Inquisitora. No i teraz jest idealny moment. Trzeci armor shred. No jakoś tak średnio poszło. No muszę przez protection się jego przebijać, a to jest trudne dość zadanie. Daze niestety na Grand Inquisitorze. Trochę to boli. Trzeba się wyczyścić. Protection mu zeszła, ale wiadomo, daje sobie z atakronu nowe. No chyba się to uda. Killing immunity. To jest sztos. Pięknie. O, dzięki. Dzięki, Inkwizycjo. No, trudne to było, dlatego tak wybaczcie, że wzdycham. Zostaje trench, a ja mi została gielka. Chyba Royal Guard, co? Support, attacker. 91% defense, dużo crit damage, trochę health. Attacker co? Jeśli mam jeszcze. No, słaby, ale chyba niech będzie. Dwójka. Dobra, jedziemy, ciach. Pięknie. Elegancko. Basic, nie? Żeby staki potem sobie ładować, mieć 5, bo i tak w sumie teraz mu żadnych obrażeń nie robiłem. Teraz chyba bym zaatakował, bo mam ten burning na sobie, dobrze go zdjąć, żeby się w międzyczasie troszkę też podleczył. Jest ult. Może podczas ulta się go uda pokonać. No i elegancja, Francja, 56. Dało się wyczyścić, więc jestem z tego zadowolony, bo obrana była naprawdę bardzo trudna. Ale jeszcze są statki, Leviathan, Exe, Prof. No dobra, w teorii jestem na to wszystko gotowy. Chimera, Mirror, Negocjator. No, pewnie tak. Zacznijmy może od tej, co zwykle, walki. Czyli tej na Tidorit, to raczej na Leviatana. Jak ona się ułoży? O, tylko to jest w ogóle dziwny skład. Trochę za szybko poszedłem, bo widziałem Dorit, to a tu... See the Assassin. Jest i dodge. Zagram to jakby Seed Fighter był bomberem. No dobra, no nie jest najlepiej, trzeba to przyznać. Wow. No o kurde, chyba nie wygram tej walki. Wow. Uła. Uła. Nie wygram tych statków na pewno już. Czy jestem w stanie tu cokolwiek zrobić? Ani jeden statek nie padł.
Wow. Submit. Wow, no nie spodziewałem się tego. Ohoho. Jaki miał team? Procent niby. Ja musiałem coś. No dobra, nie 100%. Co są przegrane, jest całkiem sporo przegranych. Ale klasyka w teorii powinna działać. Ale mi poszło totalnie źle. No dobra, czyli przeciwnik mnie wyczyści i wygra. Bo ja tego raczej nie będę w stanie pokonać. Zróbmy co się da. Niestety, kiepsko mega poszło, wow. Nie spodziewałem się. Trzeba było pewnie atakować tutaj Dorito, a nie Seed Fightera. O, ale totalnie źle poszło. Ciekawy pomysł. A chyba mam to gdzie. O, tutaj. Nie spodziewałem się tak złej tam walki. Coś nowego. Dwójka teraz. Musiałem się moment zastanowić, co robić. Dobra, jakoś to poszło. Czysty brak. To basic może być special. Okay. Teraz bomber zrobić musi swoje. Okay. To wygrana walka jest. Padujmy ultimate. Znowu brak asysty. No nic. No dobra. Teraz tutaj negocjator musi być. Nego standard. Exec, dobra, mam. Standard. Soka. Fives, Ebon Hawk. Tu. Dobra, no i zobaczymy co dalej. Zaatakowali Anakina. Teraz Marudera. Jakby miał AOE, to bym go pokonał teraz.
Boba, co? Tak. Pięknie. Raczej Ahsoka. I Xanadu pokonać. Hit. Basic, dajmy sobie Termiter. Taunt znowu na Maruderze. Wyleczył go całego. Ale chyba nie zdąży z ultimate'em wyskoczyć. No i git. Dobra. No pytanie, czy uda mi się teraz tego lewiatana pokonać w jakiś sposób, ale wątpię. Może tak. Ale chyba nie, nie ma szans. No, da się tego Daggera pokonać. No serio, jeszcze nie padł. Oczko. No i B28. Ach, no musiał mi Rainforce'a zniszczyć. To nic tu nie zdziałem. Można wyjść. No dobra, Fanalizer, ale chyba dzisiaj przez statki przegram. Kurde, ciekawa ta flota, chyba sam sobie taką ustawię. Ciekawa flota. Ale pewnie zagrałem źle, trzeba było od początku atakować TIE Dagger, a nie Seed Fighter. Siad stan. Nie ma asystowania. Jeden statek do przodu. Mam advantage. No dobra. Dwa statki poszły. Mało ma Termiteru, ten ma więcej, ale niewiele to zdziała, miał Foresight. Okej. Nie wiem, czy dobrze, że atakuje B28, ale skoro się na nim skupiłem, to atakuje dalej. Mam advantage, ale krytu nie było. Aj, szkoda, że nie zagrałem najpierw First Order, teraz żałuję mocno. Bo Radusem bym pewnie ich doklepał, a tak to nie wiem. A mam Rainforce'y zniszczone, nie? Kurczę, no. No Radusem pewnie bym ich sklepał. O, mogę tylko troszkę żałować, ale nie wiedziałem, że tak dobrze mi pójdzie tym Fanalizerem. Chętnie. Okej.
No to dobra, to uda mi się to jednak doklepać, mimo że Kru teraz pewnie padnie, ale no, zrobił Kru przeogromną robotę. Wiem, że nie powinienem za bardzo dispelować, ale inaczej on by padł. Dodge. Tego już nie zdodge'ował. No dobra, basic teraz tylko gram. Ale i tak cieszę się, że Finalizer dał radę tak dużo zrobić, bo tego pokonam. Git. Dobra walka analyzerem. Tylko teraz muszę coś zrobić z stałą flotą. Nie pamiętam, czy termiter mogę uzyskiwać. No, mogę, bo to nie. Lewiatan to nie profundity chyba. Bix. Dobra. Powinno wystarczyć. Ile masz staków? 10 chyba na start. A, tylko masz 20, bo się akurat ruszył. No ale cóż, no trzeba było się tego spodziewać. Termiter miał. Ma 10. Asystami pokonany. 39 banerów. O, kiepsko. Wynik końcowy, na szczęście przekroczyłem 2000 punktów, znaczy 2000 banerów, mimo wtopy na matkach, no i tej mocnej wtopy na lewiatanie. Więc wynik, jak na tę ilość wtop, wydaje mi się całkiem dobry. Cóż, czekam, co zrobi teraz przeciwnik. Ach, całe szczęście udało się tego lewiatana pokonać, z tego jestem zadowolony. Są szanse na pewno na wygraną, ale myślę, że dość małe dzisiaj. Myślę, że raczej dzisiaj przegrana, ale no nic, trzeba posiedzieć i poczekać, co zrobi przeciwnik. Przeciwnik swoje dograł, no i tym razem przegrana. Wyczyścił po prostu wszystko na raz, co też wynik pokazuje, więc można powiedzieć, po przegranej na matkach już poszło wszystko w las, tak zwany. Muszę sobie sprawdzić jeszcze właśnie na przyszłość, jak ten lewiatan sobie radzi, bo po prostu może nie znam na niego taktyki. I dlatego też nie poszło. Cóż, dzisiaj ewidentnie wygrał lepszy. Ewidentnie do zastanowienia się, co zrobienie, do zrobienia z tym lewiatanem. No i na matki pewnie trzeba było zagrać lepiej, czyli po prostu zdjąć najpierw matki właśnie, a nie atakować Merin i może to by wtedy było inaczej. Cóż, więc przegrana, ale to nic, bo i tak jestem bardzo wysoko, więc ani trochę nie żałuję. Zostaje mi tylko zobaczyć, jak pójdzie w poniedziałek z następną rundą. Więc to tyle teraz. Jak zwykle, jak macie pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, to można zadawać je w komentarzach. No i widzimy się w następnej Grand Arenie Championships.